Cześć! Dzisiaj postaram się Wam opowiedzieć o trzech podstawowych błędach, które popełniamy w skłoszu przy okazji podstawowych uderzeń, podstawowych zagrań. O tym, jakie to błędy będzie po czołówce. W tej chwili tylko takie małe przypomnienie. Jak będziecie sami pracować nad eliminacją tych błędów, bo stwierdzicie, że faktycznie u was też one występują, to pamiętajcie o tym, żeby w danej chwili, w trakcie danego treningu, raczej skupiać się tylko na jednym z nich. Jak za dużo na siebie wrzucicie, to się pogubicie. Jak skupicie się na jednym, będziecie pracować tylko na jednym, jest większa szansa, że to będzie bardziej efektywne i szybciej wam się uda dany błąd wyeliminować. A Wy też będziecie bardziej zadowoleni z tego, co robicie. Zatem czołówka i lecimy do treści. Pierwszy błąd, którym moim zdaniem, albo raczej według moich obserwacji najczęściej popełniamy na korcie, to jest zagrywanie piłki przed sobą. Pomimo, że jesteśmy dobrze ustawieni, to i tak zdarza się nam dość często zagrywać piłkę, kiedy jest ona przed nami. Nie wyczekujemy, nie mamy tego nawyku cierpliwego czekania na właściwy moment. Że zawodowcy, kiedy mają piłkę przed sobą, najczęściej starają się z tej piłki atakować albo skrótem, albo zagrać crossa. Silnego, bezpiecznego crossa po to, żeby mieć czas na po pozycji, czyli powrotu do T, a jednocześnie przeciwnikowi skomplikować życie. My, amatorzy, na różnym poziomie, kiedy mamy piłkę przed sobą, najlepszym dla nas rozwiązaniem chyba powinien być dobry cross, jeżeli ktoś potrafi z takiej pozycji zagrać skrót i ten skrót będzie skuteczny, bo wie, że przeciwnik jest za nim, to oczywiście proponuję to grać, korzystajcie z tego. Natomiast jeżeli nie umiecie, nie ryzykujcie, bo ten skrót będzie za wysoki i za łatwy dla przeciwnika, albo wręcz przeciwnie, poleci w blachę i stracicie punkt zupełnie niepotrzebnie. Zatem wracamy do klu tematu. Piłka przed nami. Dlaczego tak się dzieje? Z różnych powodów, o których już powiedziałem. Po czym to poznać? No Piłka po naszym zagraniu najczęściej leci zbyt w środek. Mówimy tutaj o zagraniu z forehandu, tak? czyli ta ręka, która jest bliżej ściany, jest waszą ręką zagrywającą. Dla leworęczych w moim przypadku to będzie lewa strona kortu, dla pra praworęczych to będzie prawa strona kortu. Jeżeli piłka jest zagrana zbyt przodu, naturalnie musimy ją trochę przeciągnąć, tak jak pokazuje to na filmie. I wtedy piłka leci na środek kortu. Ucieka nam od ściany, jest łatwa do zagrania do przeciwnika. Przeciwnik ma świetną okazję do tego, żeby atakować. Podwójnie świetną okazję, tak? bo ma dużo czasu na to, żeby się przygotować. W dodatku my jesteśmy w mocno niekomfortow niekomfortowej sytuacji, w niekomfortowym położeniu. Jeżeli on szybko zaatakuje, my możemy nie zdążyć do piłki dobiec, albo zmusi nas do biegania z jednego końca kortu na drugi. I ma przewagę taką, że my się zmęczymy, one niekoniecznie w tym samym czasie żeby tego uniknąć powinniśmy w trakcie treningów pilnować, uczyć się tego, żeby piłkę zagrywać w właściwym momencie. Tutaj wam na filmie prezentuję przykład takiego treningu, gdzie ja próbowałem się na tym skupić. Akurat może nie jest to najszczęśliwszy trening, bo za dużo tam nie widać jak ja pracuję nad tą piłką i próbuję ją trzymać we właściwej pozycji, ale wierzcie mi, było dużo na tym pracy. Jeszcze więcej na kolejnym treningu, którego niestety nie udało mi się nagrać. Ale tam już mocno pracowaliśmy tylko nad tym, żeby piłka była we właściwej pozycji. Chyba to będzie środek naszej ciężkości. Punkt tam, gdzie jest środek naszej ciężkości, tam powinniśmy zagrywać piłkę. W ten sposób najprościej to powiedzieć, niekoniecznie najprościej na korcie tą pozycję odgadnąć. Jak sami macie z tym problem, to proponuję proste ćwiczenie: że odbijacie piłkę i próbujecie ją odbijać przed sobą, za sobą. Patrzycie, gdzie ona Wam ucieka. Jak ucieka Wam na środek, to odbijacie piłkę przed sobą. Macie ją zbyt z przodu odbitą. I wtedy rakieta naturalnie się, główka rakiety się odchyla w, pod kątem takim, że tą piłkę wys, od, kie, przesy, przepraszam, że tą piłkę posyłamy na, w kierunku środku kortu. Ucieka nam od bocznej ściany. Jeżeli mamy piłkę za bardzo za sobą, to znowuż główka rakiety jest wykrzywiona w drugą stronę. I naturalnym jest, że piłka leci albo w ogóle w pierwszej kolejności w ścianę boczną, albo leci na środek, ale za szybko później wpada na ścianę boczną. I znowuż w konsekwencji tych odbić kątów trafia w okolice środka albo boksu serwisowego, i jest dość łatwa do odebrania przez przeciwnika. Zatem, kombinujemy. Próbujemy celowo zagrać piłkę przed sobą, za sobą i szukamy takiego miejsca, gdzie ona optymalnie. W miarę równolegle do ściany leci. To możemy założyć w dużym przybliżeniu. Osoba zaczynająca zabawę ze skorzem może w dużym przybliżeniu założyć, że to jest mniej więcej to miejsce, gdzie powinna piłka odbijać. Z czasem, kiedy mamy więcej doświadczenia, mamy lepsze czucie piłki, to sami już dosyć dokładnie wybierzemy, wyznaczymy sobie ten punkt, gdzie piłkę powinniśmy optymalnie zagrać, bo to wiąże się nie tylko z uciekaniem piłki, ale również z tym, i jak efektywnie jesteśmy w stanie piłkę pokierować tam gdzie chcemy tak jak mamy kontrolę nad piłką przy jednoczesnym zachowaniu siły uderzenia oczywiście jak mamy z tym problem że piłka jest zawsze za nami to te pierwsze nasze próby wyćwiczenia właściwej pozycji względem piłki one będą dość wolne nie będziemy najczęściej uderzać tej piłki silno na pewno nie robiłem ja tak w momencie kiedy zaczynałem uczyć się prawidłowo odbijać wtedy te odbicia były stosunkowo słabe Natomiast chodziło o poprawną technikę, o poprawny moment uderzenia piłki, o właściwe ustawienie się względem piłki, o właściwe ustawienie rakiety. Na tym się skupiałem, nie na sile. Jak to macie wyćwiczone? Jeżeli piłkę uderzacie we właściwym momencie, wtedy możecie przyspieszać, a wraz z przyspieszeniem swingu, przyspieszeniem ruchu będzie dochodziła siła. Jakie ćwiczenia bym tutaj zaproponował? No, Ghosting. Przyklejamy sobie na podłodze, na ścianie jakiś znacznik, w którym jest piłka, i próbujemy się ustawić. Markujemy uderzenie w sposób taki, żeby właśnie w tym momencie, gdzie jest nasz marker, żeby było nasze uderzenie. To płynnie przechodzimy do błędu drugiego, schylania się przy zagraniu. Taka pochylona, zgarbiona postawa, kiedy kręgosłup nie jest, szczególnie ten kręgosłup od odcinków lędźwiowych, do szyjnych, do głowy, nie jest wyprostowany, powoduje, że z jednej strony potrzebujemy więcej czasu, więcej energii, żeby się obrócić, właściwie zagrać. Ze strony drugiej mamy mniejsze, mniejszy kąt patrzenia na kort. Jakby jesteśmy skierowani w dół, zawęża nam się kąt, pod jakim widzimy, więc potrzebujemy większych zwrotów ciała, żeby dostrzec przeciwnika, dostrzec piłkę, kiedy jesteśmy wyprostowani. Jest to dla nas łatwiejsze. Jak jesteśmy wyprostowani, łatwiej nam się poruszać po korcie, łatwiej obserwować otoczenie, łatwiej właściwie się ustawić. No i też później nie będzie nasz kręgosłup bolał. To pochylenie na korcie może wynikać jeszcze z tego, że za wysoko stoimy na nogach. I to trzeci błąd, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć. Za wysokie stanie w nogach, czyli nie robimy wykroków. Co nam daje prawidłowy wykrok? Po pierwsze, jesteśmy na wysokości piłki, powinniśmy być przy prawidłowym wykroku na wysokości piłki, z ramionami, z rakietą, więc łatwiej nam poprowadzić swing. Widzimy, gdzie jest ta piłka, lepiej nasz mózg jest w stanie oszacować naszą odległość względem piłki, łatwiej nam jest oszacować, kiedy ta piłka jest w optymalnym momencie do uderzenia. Bo widzimy ją niejako, znaczy nie, niejako, tylko widzimy ją lepiej pod właściwszym kątem. Patrzymy na piłkę ścianę. Zazwyczaj bokiem widzimy też ścianę przednią, więc jesteśmy w stanie właściwie celować. Kiedy jesteśmy pochyleni, zaburza nam się perspektywa, ograniczamy sobie też często widzenie, bo bokiem możemy widzieć tylko parkiet. Znaczy, nie mówię, że zawsze będziemy, ale może się zdarzyć tak, że widzimy parkiet, nie widzimy ściany bocznej, no więc jak wtedy celować? Lecimy na czuja. Co nie zawsze jest dobre, bo po drodze nasz mózg mógł gdzieś tam źle przeliczyć naszą orientację do, na korcie i niewłaściwie trafić. Schodząc nisko do piłki, też prowadzimy właściwszy swing, łatwiej nam, schodząc nisko do piłki, no, schodząc nisko w wykroku, kiedy uderzamy piłkę, łatwiej nam wyprowadzić swing, i naturalnie niejako zmuszamy się do tego, żeby się wyprostować, bo głowa wtedy musi być wyżej, jak nogi są nisko. Prostujemy nasz kręgosłup, mamy pozycję bardziej wyprostowaną i to też poprawia jakość naszych odbić. Mówiłem już wcześniej, dlaczego nie będę tych samych rzeczy powsta powtarzał, tak? bo to są dokładnie te same mechanizmy. I teraz, od czego zacząć? No to zależy, który z tych błędów jest u Was najczęstszym, najczęstszy, który Waszym zdaniem sprawia Wam najwięcej problemów. Ja w pierwszej kolejności pracowałem na tym, żeby wrócić do właściwego momentu odbicia piłki, bo się okazało, że rozjechało się to u mnie kolosalnie, strasznie i nie umiałem sobie z tym poradzić. Droga jest prosta. Ćwiczenia z piłką później pod okiem trenera, który mówił, kiedy właściwie odbić. Zagrywał tak, że miał czas się przygotować właściwie odbić. I w tym momencie niejako naturalnie też zacząłem schodzić niżej na nogach i się prostować. To przyszło samo, później też trochę na tym pracowałem, pracuję i będę pracował, żeby tą sylwetkę poprawić, niżej na nogach Musi się ustawiać. Przy okazji, jak pracujecie z line'ami i chcecie zyskać czas, bo sami nie jesteście w stanie się powstrzymać od tego, żeby nie uderzyć tą piłkę przedwcześnie, możecie wymyślać różne rzeczy, które poprawią was, wasz swing, poprawią jakość waszego uderzenia i spowodują, że potrzebujecie nieco więcej czasu. Jedną z takich technik, która się fajnie sprawdza w wielu przypadkach, to jest celowanie trzonkiem rakiety w piłkę. Postaram się wam to pokazać. Przy zamachu, bierzemy zamach, uderzamy rakietę, przepraszam, trzymamy rakietę przy zamachu, przy forchendzie. Kiedy piłka leci już na stronę, jesteśmy w naszą stronę, w trakcie ruchu przygotowania do uderzenia rakiety, trzonkiem, tą jego częścią celujemy w piłkę. To spowoduje, że kiedy piłka będzie na uderzeniu, mamy taką naturalną pozycję do prowadzenia swinga. No nie pokażę wam tu tego, bo mam za mało miejsca i bym rzeczy pozrzucał, krzywdę sobie w, y, zrobił. Natomiast y, na korcie radzę przetestować, no tak jak mówię, niestety nie nagrałem tego, y, No, niestety nie nagrałem tego momentu, kiedy właśnie tę technikę stosowałem, kiedy spowalniałem się w ten sposób. Przy okazji poprawia się swing, poprawia się nasze ułożenie ręki względem rakiety. Zachęcam do próbowania, zachęcam do ćwiczeń. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Tam wróciłem parę filmików z tego, jak zawodowcy też zagrywają piłkę przed sobą bo to nie jest tak, że to robią tylko amatorzy, tylko tak jak powiedziałem, zdarzają się sytuacje, że nie mamy innego wyjścia, zdarzają się sytuacje, że oni też popełniają błędy. Inaczej by te mecze zawodowe trwały w nieskończoność. No, ktoś musi popełnić błąd, żeby ktoś z tego skorzystał i zdobył punkt. Trzymajcie się i powodzenia na kortach. Cześć.